Zmienił się rząd, ale nasze zadania się nie zmieniły, powiedział przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Okręgu Świętokrzyskiego. Zbigniew Janowski przypomniał, że jest realizowany przyjęty przez 8 Kongres Związku program na lata 2015-2020 i że priorytetami są m.in. promocja związku oraz szkolenia. I to jest zadanie dla Zarządu Krajowego, częściowo dla okręgu, bo częściowo te szkolenia odbywają się w okręgach, ale głównie tutaj chcemy się nastawić, żebyśmy my przygotowali pewien pakiet szkoleń i teraz są szkolenia dla przewodniczących, którzy po raz pierwszy są przewodniczącymi. Następne będą przygotowywane dla tych, którzy już są i będą to tematyczne, żeby to były takie trochę szkolenie, trochę warsztaty. Promocja związku ma m.in. doprowadzić do zwiększenia liczby członków związku. Zarząd Krajowy oraz Rada Krajowa będą pomagały okręgom w doborze narzędzi potrzebnych do promocji, jak i kreowania rynku pracy, co również jest istotne. Związek zawodowy to w zasadzie jest od kreowania rynku pracy, od ochrony pracowników, jeżeli chodzi o ich płace, o ich zatrudnienie, o sprawy BHP, to są podstawowe nasze zadania. I tak jak zawsze powtarzam, związek powinien się zajmować sprawami związanymi z pracownikiem, a nie zajmować się odwoływaniem czy powoływaniem prezesów, bo to nie jest nasza rola. To jest rola właściciela firmy, a nasze firmy, większość jest międzynarodowych, więc niewielki wpływ nawet mamy na to, kto w tych firmach zarządza. Oby tylko realizował uzgodnienia, które są z tymi zarządami zawierane. Szefowa Okręgu Świętokrzyskiego Anna Bujnowska z dumą podkreśliła, że we współpracy z inną organizacją związkową udało się w minionym roku obronić 260 miejsc pracy. Była taka firma w upadłości, Kieleckie Kamieniołomy Kruszywa w Kielcach. I została ta firma, no oczywiście jeździliśmy na protesty, jeździliśmy na manifestacje, prowadziliśmy różne spotkania i ta firma w upadłości w tej chwili wykupiła ją agencja, no i oczywiście z wielkimi pomocami jest już w innej strukturze. Rada Okręgu przyjęła sprawozdanie z działalności w 2015 roku oraz preliminarz budżetowy na 2016 rok.